Dobra, dobra, witam. Szybki updatecik. Jesteśmy w szkiełku bojownika. To jest 18 litrów. On zadowolony. Szkiełko czyściutkie. Tam jest skorupka po świderku. Tu jest następna, następna. Tam jakieś świderki wychodzą z piachu. Nie wiem po co, ale wychodzą. Chciałem Wam tylko pokazać, że jak się ich nie przekarmia, to one same... Tam się coś rusza. Same... Kity odwalają i nie ma sensu się nimi przejmować, a fajnie wzruszają e, podłoże, także bojownik przypuszczony jest zadowolony. Świderki zjadają resztki pokarmowe, czy zgniłą tam materiał liści. E, moja ślimak zebra, która zniknęła w tym momencie, nie wiem gdzie jest. Gdzieś w las, pewnie za filtr, albo gdziekolwiek, gdzieś jest, musi być, chyba, że uciekł. E, da, daje radę z szybami, daje radę z glonami. Światełko nie ma niebieskich e, diód, także też nie wytwarzają się tak tak te, 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 te glony. No i wydaje mi się, że wszyscy są tu szczęśliwi. szczęśliwi. Jestem zadowolony z tego akwarium, bo ja w nich chyba też. E, żona też fajnie jest sobie popatrzeć jak widzicie spać na Sofie. To bardzo uspokaja taka rybka, bo ona bardzo ma spokojne ruchy i. No i, no i fajnie się na nie, przy niej wyluzować, no bo jest naprawdę spokojne, spokojny ruch wody, spokojna rybka, lubi się pokazać, także do eee, szybkiej drzemki na sofie, super sprawa, polecam takie małe, fajne akwarium. Dobra, nie zamulam, dajcie łapę w górę i do zobaczenia w następnym filmiku.